Krachwał. Janusz Gancarczyk był nieprzepisowo powstrzymywany przez pomocników Arki Gdynia. Piłka na lewą stronę. Tutaj jest Daniel Gołębiewski. Gołębiewski, dośrodkowanie w pole karne. Moment gry. Bardzo chaotyczna, tak, bardzo chaotyczna gra. Zaczęło się od tej straty Iwanowskiego. I okazja dla Arki Gdynia. Mirko Iwanowski w pojedynku biegowym z Andreą Iwanowski. Jest już na wysokości pola karnego. Dobra interwencja Hiszpana. Tak, Iwanowski przed momentem w tej gorszej sytuacji, gdzie zagrał do tyłu, była groźna sytuacja w polu karnym. Za moment wywalczył rzut rożny. Szybko się wszystko zmienia. No to znamionuje nam, że będziemy mieć żywy mecz. Akcja za akcję, to chcemy oglądać. Tak, taki też dobry żywy mecz tutaj był przy okazji wizyty. Płotka. Nie dał rady Budziński, Andreu. Dobre zagranie do Mierzejewskiego. Wychodzi Witkowski, pusta bramka, Mierzejewski. I nie ma bramki, ale sytuacja wyjaśnił teraz wszystko. No, Emil Noll, no niesamowita sytuacja. Gdyby ciut mocniej uderzył Mierzejewski, to Polonia prowadziłaby 1-0. Przede wszystkim tak, błąd Płotki tutaj, to zagranie. Brakowało Michała Płotki i tutaj... Moim zdaniem dużo lekcji. Teraz jeszcze Mierzejewski w roli środkowego pomocnika. Bruno, Andreu. Spokojnie rozgrywają teraz piłkę pod opieczni Pawła Janasa. Andreu. Tomasz Brzyski. Bruno. Andreu. Bardzo blisko grała teraz formacja pomocy i obrony na spalonie. Spokojniejsze przygotowanie akcji przez Polonię. Widzieliśmy, szukają tego. No tak. Tu już by można było dyskutować. Nie wiem, wydaje mi się, że Noll był ustawiony w linii razem z Mierzejewskim. Andreu. Druga piłka w kierunku Gołębiewskiego. Walczy z Płotką Gołębiewski. Gołębiewski! Obok bramki. Wygrał tą walkę wręcz. Dobrze się zastawił. Przygotował sobie pozycję. Płotka cały czas naciskał, był blisko niego. Zbyt łatwo przegrał ten pojedynek Płotka, tak, ale zwróć uwagę. Płotka go trzyma w tym momencie. Puścił go, bał się, że sędzia odbije faul. Ale się powinien tak przyjmować, bo bardziej piłką w tej sytuacji. Tak, ale powinien biec za nim. Zwróć uwagę. Michał odpuścił. Na wysokości pola karnego z autu. Glawina do Iwanowskiego. Tym razem się Iwanowski nie kładł. Rachwał z pierwszej piłki do Andreu. Adrian Mierzejewski, pokazuje się Bruno. Jest także Gancarczyk. To już była niezła akcja Arki. Kilka podań wymienionych od linii obrony. Skończyło się w polu karnym. Dziś próbą dośrodkowania przez Bożoka. Nie dał rady Gołębiewski. Wilczyński. Wygrał ten mecz. Polonia Warszawa wygrała to spotkanie 1-0. Adrian Mierzejewski. Szybszy Michał Płotka. Przede wszystkim Mierzejewskiego, że nie próbował rozegrać, uderzał. Nie było szans na skuteczne uderzenie, uderzył w zawodnika. Andreu. Ale dobre zagranie. Zamyka tutaj Pietrasiak. I będzie wznowienie z 5 metra. Dobrze wypatrzył Pietrasiaka Andreu, widział co dzieje się na boisku. Natomiast piłka leciała wolno, więc miał czas na obrońcę reakcję. Tak, żeby dobiec jak najbliżej. Było mało czasu, żeby dobrze się złapać. Arka jak gdyby złapała lepszy rytm. Częściej, troszeczkę dłużej jest przy piłce niż w pierwszej połowie. Ale mimo wszystko nie było faulu na Iwanowskim. Ale dobra piłka. I teraz szansa dla Eusebiusza Smolarka. Walczy z Rozniciem. Eusebiusz Smolarek. Jeszcze Smolarek. Pokazuje się Bruno do niego. Tylko na tą bramkę, nie? Tak, tak. Otóż to. Miały zmiany w międzyczasie w Polonii Warszawa. Bruno zszedł z boiska, natomiast w jego miejsce Łukasz Piątek. Daniel Gołębiewski w pojedynku biegowym. Kolejnym już z Michałem Płotką. Jeszcze Gołębiewski. Tadas Labukas. Tadas Labukas. Nieźle się teraz uwolnił Labukas. No, ciąg na bramkę to on ma. To niewątpliwie. Natomiast nie zawsze to idzie w parze. Komfortu, gdy piłkę mam się na zewnątrz, to ja nie widzę. Nie. To wszystko jest takie na dwoje babka w ryżywo. Albo się uda przypadkowo minąć cztery. To jest spontaniczny, radosny futbol. Tak, no ale ma to coś, tak jak mówisz. No, król strzelców na razie Arki. Dwie bramki z czterech. Bożok. Labukas. Ładna piłka na zamknięcie do Glawiny. Glawina prawą nogą słabszą. To chyba zdecydowało o niepowodzeniu tej akcji. Adrian Mierzejewski. Wyprzedził go Bożok, Pietrasiak. No i też przez moment mieliśmy taki doping, który sugeruje, że Arka będzie musiała tutaj jeszcze powalczyć. A kibice potrafią wyciągać z kłopotów swojej drużyny. O tym najlepiej wiedzą. Zatańczyła przez moment na rękawicach ta piłka, ale ostatecznie zdołał ją opanować. Na desancie został Giovanni Duarte, przejął piłkę Andreu. Jest tutaj Mierzejewski, wyprzedził go jednak. Giovanni Duarte ładnie przyjął piłkę pod kryciem, ale zagranie już niedokładne. Kilka takich niedokładnych zagrań ze strony napastnika Arki Gdynia oglądaliśmy w tym meczu, a przecież on wszedł dopiero w drugiej połowie. Więc powinien mieć zapas sił. Łukasz Piątek, Pietrasiak, Dziewicki, Andreu. Ale trudną piłkę zagrał Dziewicki. Wskoczyła przy przyjęciu, chociaż wciąż poloniści utrzymują się w